Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku serii Wasze pytania, moje odpowiedzi. Ta seria umożliwia Wam uzyskanie odpowiedzi na Wasze pytania drogą SMS, którą wysyłacie poprzez magiczne wrota bądź stronę Tip and the Nation. Na dole macie rzecz jasna linki bezpośrednio do moich profili. W przypadku magicznych wrót wybieracie opcję SMS. W treści SMS-a bardzo proszę o int.254, dajecie spację, informujecie mnie, że to jest na YouTube, czyli ty lub film lub wizja lub wideo. Podajecie później swoje imię, swoją datę urodzenia, no i oczywiście treść pytania. Jeżeli o kogoś pytacie, to również proszę imię i jeśli możliwe datę urodzenia tejże osoby. W przypadku strony Tip and the Nation, przypominam, na dole link bezpośredni do tipa. Nie musicie podawać, iż to jest na YouTube, bo tamte pytania automatycznie idą na wizję tutaj i odpowiadam Wam bezpośrednio. Pamiętajcie o tym, żeby kontaktowały się ze mną tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie. Nie stawiam kart na kobiety w ciąży, a także kobietom w ciąży. Ja jestem tarocistką Agiatis, pracuję przy pomocy kart Tarota, to właśnie przy ich użyciu będę odpowiadała na Wasze pytania. Wspieram się także w prognozach numerologią, karty anielskie również nie są mi obce. Na tą chwilę nie wykonuję żadnych rytuałów. Dobrze, moi drodzy, będziemy od razu przechodzili. Będziemy przechodzili na tipa. I teraz tak, w piątek, sobotę, niedzielę była awaria z tipem i ja się komunikowałam z tam, nazwijmy to, osobami, które są odpowiedzialne za tipa i naprawili błąd, ale osoby, które wysłały pytania, ja mam jak najbardziej zaznaczoną płatność, ale nie mam treści Waszego pytania, zatem bardzo proszę te osoby o kontakt i wysłanie właśnie tej informacji z pytaniem, z Waszymi danymi. Ok, to teraz idziemy na tipa, to co widzę. I teraz tak, napisała do mnie Monika i nie mam czytać na głos, wiadomość jest w mailu, idę do maila w takim układzie tutaj. Tylko włączę sobie kamerkę, żebyście widzieli tutaj podgląd na karty. Ok, troszkę to dam do góry. Myślę, że teraz to będzie widoczne. Tutaj sobie też świeczkę tylko podłączę. Drugą. Wy pewnie i tak widzieć nie będziecie. I tutaj szukam Moniki i już włączamy kamerkę. Czy ktoś odkrył? A gdzie jest twoja data? Czy ktoś odkrył? Jeśli tak, to kto to jest? Czy ktoś odkrył? Czy ktoś odkrył? Jak jest teraz? Czy ktoś odkrył? Czy ktoś odkrył? Ja powiem tak, ktoś jakby bada historię, ale nie tyle co odkrył na tej zasadzie, bo ja tu mam, spójrz na tą historię troszeczkę z innej perspektywy tutaj i mam tu raczej czynnik męski, który gdzieś tam może chcieć to przyobserwować, a niekoniecznie odkrywać. Zatem taka jest tu odpowiedź dla Ciebie. Pozdrawiam Cię serdecznie. Napisała do mnie Teresa. Witaj Agiatis, bardzo dziękuję za poprzednią odpowiedź i dzisiaj proszę horoskop na czerwiec 2018 roku. Pozdrawiam serdecznie Teresa. Dobrze, już patrzymy. Czerwiec 2018. Rzecz jasna, te horoskopy SMS-owe różnią się od tych horoskopów, które Wy zamawiacie, a te zamawiane, rzecz jasna, są obszerne, takie same jak te ogólne, które omawiam. Teresa, horoskop na czerwiec. Horoskop na czerwiec. Co też w tym czerwcu? Mam tu pokazane, że mogą być historie związane albo coś z umowami,
tutaj, bądź kontrolną, ale jeżeli byś decydowała się na jakiś zabieg, tutaj nazwijmy to, czy to estetyczny, czy też zabieg związany ze zdrowiem, to zwróć uwagę na to, kto ci to będzie wykonywał. To jest taka przestroga w przełożeniu, ale zobaczymy, jak tutaj jest. I teraz tak, jeśli chodzi o kwestię czerwca, to tak, pokazuje mi się możliwe uczucie nowe czy też zauroczenie. W pierwszym tygodniu czerwca warto by było zwrócić uwagę na osobę, która pięknie mówi, czujemy się bardzo takie atrakcyjne. Temu mężczyźnie czy też tej osobie mówimy sio, bo tu jest mag. Również w kwestiach zawodowych może się okazać, że ktoś pokaże jakąś nową perspektywę, inne rozwiązanie albo wykonywanych czynności, albo rozwiązanie jakichś ewentualnych zatrzymań. Wtedy warto to jakby wziąć pod uwagę. No i końcówka czerwca mi się pokazuje przy nowym uczuciu. Uczucie, które może być takie zastanawiające, bo zatrzymuję się przy tym, zastanawiam się, co z tego może wyniknąć. Jeżeli sobie na to pozwolić, tak to może tutaj wyglądać. Taka jest historia. Również mogą się pojawić jakieś wydatki w tymże miesiącu. Karty pokazują, żeby raczej z inwestycjami się wstrzymać. Tak to widzę ja. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy na magiczne wrota. I tutaj jest pan, który prosił o to, żeby dać je na YouTube, a nie dawał. Horoskop na czerwiec. Pan Grzegorz. Horoskop na czerwiec. Pan Grzegorz. Horoskop na czerwiec. Horoskop na czerwiec. Horoskop na czerwiec dla pana Grzegorza. Horoskop na czerwiec dla pana Grzegorza. Ten czerwiec może być taki trochę pod górkę. Pokazuje mi się tutaj, że jakby będzie pan od czegoś odchodził trudnego. Warto zwrócić uwagę na to, komu pan ufa i powierza swoje tajemnice, bo mam pokazane, że ktoś może chcieć nie do końca uczciwie pana potraktować. Jest tu plusowe zwycięstwo. I mam tu pokazane, że jakby pan będzie mimo wszystko wyczuwał, że coś jest na rzeczy i finalnie może pan tą sytuację, nazwijmy to, unormować, ale po co normować, jak można tego jakby uniknąć? Zwrócić uwagę też na aspekt górnych dróg oddechowych, oczu, uszy, bo mi się tutaj pokazuje jako możliwy dyskomfort. I teraz tak, kwestia zaufania w czerwcu. Naprawdę ostrożnie z tym, co do kogo mówię, ile mówię, bo ja mam tu pokazane, że nie do końca te słowa wypowiadane do tych osób, czy też do tej osoby będą później przyjazne dla pana, mogą się odbić rykoszetem i wykorzystane to może być przeciwko pana osobie. I zwrócić uwagę również na zdrowie, bo tak karty tu pokazują. Jeżeli chodzi o kwestie uczuć, mi się tu nic nie wybiło, w kwestiach finansowych też mi się tutaj nic nie wybiło, raczej otoczenie i to ku przestrodze. Pozdrawiam pana bardzo, bardzo serdecznie. Idziemy dalej, moi drodzy. Tutaj i teraz tak, YouTube Ania z Grudnia. Czy owy pan jest zainteresowany i nadaje się na stałego partnera? Jeżeli chodzi o kwestię stałego partnera, ten pan musi się zdecydować, czego on sam od życia chce, bo on ma taką chwiejność emocjonalną w dacie urodzenia, ale zobaczymy, co tu jest dalej. 1, 2, 9, 11, 5 i to jest mężczyzna, który będzie raczej potrzebował swobody, aniżeli ograniczenia, ale zobaczymy, czy pan jest zainteresowany twoją osobą. Czy pan jest zainteresowany twoją osobą? Co on też tu ma w głowie? Co będzie chciał zrobić? No idzie niby w twoim kierunku, ale zobaczymy i czy on się nadaje.
Czy on się nadaje? Czy on się nadaje? Jeżeli chodzi o kwestię jego osoby, miałam pokazane, że on nie do końca idzie takim, jakim jest osobnikiem. Dziewiątka kielichów mówi bardzo często, że chciałbym się przypodobać i robię pewne rzeczy troszeczkę nie na moją miarę. W sercu potrzebuje transformacji, idzie w twoim kierunku. Czy się nadaje na stałą relację? Ja powiem tak, na coś przelotnego, no owszem, a później mam taki zanik kontaktu między wami. Dosłownie tak. No, tak to wygląda. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. YouTube Ania z grudnia. Numerologiczna ósemka. Dobra. I tu jest klucz wcielenia też napisany. Jak wibracja męska najlepiej pasuje do mojej? Jaki typ partnera pasuje najbardziej do mnie? Już ci powiem, jeżeli chodzi o kwestie numerologiczne z mojego doświadczenia, świetnie myślę, współgrałabyś z drugą ósemką. Tutaj myślę, żebyście się rozumieli. I co tutaj jeszcze bym ci mogła powiedzieć? Idealna wibracja partnerska dla ciebie z mojego doświadczenia to... Dziewiątka, myślę, byłaby dla ciebie dobra. W tym momencie uzupełnialibyście się doskonale. Dwójka również moglibyście tutaj ze sobą współgrać. I teraz tak, jeżeli chodzi o kwestię drugiej ósemki dla ciebie, to dobrze by było, żeby klucz wcielenia był 2 albo 6. A taka jest tutaj podpowiedź. Dla ciebie. Jeżeli ty jesteś numerologiczną ósemką tutaj, to ty też masz takie możliwe radykalne podejście do pewnych rzeczy. Zatem ta osoba też w jakiś tam sposób albo musi cię rozumieć, albo być troszeczkę łagodniejsza. Takie są tu historie. Zatem myślę, że tak by to do ciebie tutaj pasowało, z tego co czuję, z tego co widzę. Ale ja jeszcze zobaczę, co ty masz w negatywie. Tu jest tak. 22, 23, 24, 25, 26, 31, 9. 21, tutaj karta świata jest w negatywie. Nie możesz pozwolić się ograniczać tutaj w kwestiach partnerskich. Zatem tak mogę ci podpowiedzieć, tak ci mogę doradzić. Mam nadzieję, że ci pomogłam. Pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. I tu. Witam, Agiazys. Czy tego docelowego poznam szukając pracy? Jak karty pokazują miejsce, ewentualnie sytuację? Ale to nie jest na YouTube. Okej, dobra. Idziemy dalej. I teraz to przepraszam, przeczytałam, a nie powinnam. YouTube, Zofia, i tu jest imię mężczyzny i data urodzenia. Czy będziemy razem, czy mu na mnie zależy? Dobrze, już patrzymy. Czy będziecie razem, czy jemu na tobie zależy? Czy będziecie razem, czy mu na tobie zależy? Czy będziecie razem? Czy mu na tobie zależy? Czy będziecie razem? Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy mu na tobie zależy, jego ciągnie coś w twoją stronę, ale ja mam pokazane, żebyś tutaj zwróciła uwagę na to, czy on jest gotowy, żeby być w sensie związkowym. Bo to jest tak, że on w jakiś tam sposób komunikacyjnie może troszeczkę jakby nie do końca właściwie przekazywać pewne rzeczy, a w głowie ma mętlik straszny, serce idzie w twoim kierunku, tak jakby chciało coś poznać przy tobie, ale zamiary są w trójce kielichów, a trójka kielichów mówi o formie raczej spędzania miłego czasu, radości, czasem zabawy, a nie związku. Zatem jego osoba idzie w twoim kierunku, ale jeżeli
Tobie zależy na tym, żeby to było coś trwałego, to nie z jego osobą. Tak Ci powiem. Pozdrawiam serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. No i zgubi. O, tu jest, dobrze. To nie jest na YouTube. Pytanie na Gmailu. Anonim. Dobra. Ale nie mam. Ale mi się wydaje, że czytałam od siebie wiadomość. Ale moment. Chyba tu jest. Ale to nie jest od ciebie. Tu. To nie to. To nie to tu. O, to nie tu. O, tu mam. Dobra. Okej. Czy to dobry pomysł? Dobra, już patrzymy. Czy to dobry pomysł? Ty wiesz, o co chodzi i co zrobić, aby się reszta zgodziła. Czy to dobry pomysł? I co zrobić, żeby się reszta zgodziła? Jak jest teraz? Po pierwsze, trzeba trochę użyć sprytu tutaj, w tejże kwestii. Ty piszesz mi tutaj aspekt męski głównie, a mi się tu głównie pokazuje aspekt żeński na nie. Taka jest tu historia. I karty pokazują tak. Kwestie zakupu tego, o czym mi piszesz, poczekaj, to nie jest dobry moment, nie teraz. Karty pokazują to, co nieuniknione, będziesz... Teraz tak naprawdę trzeba o tym dużo mówić, oswajać, nie to, że ty chcesz, tylko opowiadać bardzo dużo, rozsiewać wici informacje na temat, żeby im się też zachciało. To jest raz i tutaj trzeba właśnie tych półsłówek używać. Jeszcze nie teraz, ale żeby zadziało się, to tak. Tak, cierpliwością, wysyłaniem informacji, omawianiem tego, używaniem sprytu możesz tego dokonać, ale bardziej w odcięciu mi się to pokazuje aspekt żeński niż męski. Tak Ci mogę tu odpowiedzieć. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej. I tu kolejne pytanie. YouTube Joanna z listopada. W ciągu najbliższych 3 lat uda mi się urodzić dziecko. Dobrze, zobaczymy. Joanna, czy w ciągu najbliższych 3 lat uda Ci się urodzić dziecko? Czy w ciągu najbliższych 3 latach uda Ci się urodzić dziecko? Czy w przeciągu 3 najbliższych lat? Tak, uda Ci się. Jak najbardziej. Tak, jeżeli będziesz w tym kierunku podążała, to tak, uda Ci się. Pozdrawiam Cię serdecznie. YouTube Małgorzata z października. Pytanie w e-mailu. Okej, dobra. Tu. Czy on się powiódł? Co teraz nas czeka? Czy on się powiódł i co teraz Was czeka? Czy on się powiódł i co Was teraz czeka? Czy powiódł się? Czy powiódł się? Nie, nie powiódł się. Ja mam tu pokazane, że są jeszcze jakieś, tak jakby ta osoba, o którą jakby pytasz, ma coś albo na sobie, w sobie, co odbija.
Taka jest historia tutaj, jeżeli chodzi o jego osobę. Ja mam tutaj zamknięcie jego osoby w kopule, tak jakby no coś w tym dniu spowodowało, że nie do końca to jeszcze dało radę. Jest to możliwe, jak najbardziej, trzeba to powtórzyć. No, dokładnie. Pozdrawiam cię serdecznie. No czasem tak jest. Tu jest drugie pytanie. YouTube anonimowo. Proszę analiza daty urodzenia i ukryte talenty. To, że masz dzień urodzenia spod szczęśliwej gwiazdy, to chyba już słyszałaś, tak? Masz opatrzność z góry. Nie bój się samotności. Wśród ludzi może ci doskwierać. I teraz tak, osoby, które mają ten klucz wcielenia, który ty nosisz, może mówić o paru kwestiach. Po pierwsze, jeżeli jesteś od dziecka samotna i radzisz sobie świetnie, pięknie, no to jakby po pewnym okresie czasu następuje takie uczucie jak grom z jasnego nieba. I jeżeli w tym czasie jakby miałaś uczucia partnerskie, możesz obawiać się tak jakby życia w samotności, że zostanę sama i wchodzić w relacje nie do końca do ciebie pasujące. I przez pryzmat obawy przed samotnością możesz popełniać również dla siebie jakieś nie do końca właściwe działania, a szkoda by było. Jeżeli chodzi o kwestie, czekaj, 1, 8, 9, 10, 17, 8, 9, 10, 11, 12, dotrzymuj sobie danego słowa, nie wycofuj się przed metą w kwestiach zawodowych przede wszystkim. Możesz być uważana za osobę, która nie dotrzymuje danego słowa również, obracająca pewne rzeczy w żart, żeby nie było ci zarzucone jakieś kłamstwo. To też możesz się z tym spotkać. Jesteś osobą bardzo wrażliwą, czasem być może za bardzo. I teraz tak, ukryte talenty 7, 8, 15, 19. No ładnie. Już zerkam, jakie tutaj masz ukryte talenty. Wszystkie. Już patrzymy, jakie ty masz tutaj ukryte talenty. Jak to u ciebie wygląda? Działalność powiązana z mężczyznami, wśród mężczyzn, także być może coś z około młodymi osobami, dziećmi, przedszkola, działalność z mediami, aktor, również reżyser firmowy, ekspert wybieranej przez ciebie dziedziny, sama sobie szefem. Takie masz tutaj ukryte talenty. I teraz tak, teraz tak naprawdę zbiegi okoliczności mogą cię dotykać, ale również możesz mieć taki ogólny chaos, który się zakończy w okolicach października. W październiku powinny ci się realizować inaczej relacje międzyludzkie i partnerskie. Pozdrawiam cię serdecznie, idziemy dalej. O, tu jest jeszcze jedno pytanie. To właśnie było, czyli czyżby dwa razy ci się to samo wysłało? A co tu jest? Tu jest pytanie w mailu, dobra. Dalej tutaj. No, łącz się. I tutaj u góry. Pytanie w mailu, dobra. Drugie pytanie. Masz tu. Aha, dobra. Czyli pominęło mi się tutaj pytanie. Co mnie czeka w kwestii uczuć do końca roku? Czy pojawi się pan warty uwagi? Co ciebie czeka w kwestii uczuć do końca tego, do końca roku? Czy pojawi się pan warty uwagi? Małgorzata. Już patrzymy, jak to u ciebie wygląda. Zerkamy. Jeżeli chodzi o kwestię do końca roku, nie widzę tutaj kogoś wartego uwagi na tyle, żeby na dłużej pozostał. Raczej coś przelotnego niż kwestie tutaj
stałości do końca tego roku. Taka jest historia. Ja mam pokazane dopiero, moja droga, że ty się uwalniasz i odchodzisz od spraw z przeszłości dopiero w okolicach października. No, pozdrawiam cię serdecznie. Dobrze, idziemy dalej. To nie jest na YouTube. Dalej. YouTube Aneta z października i tu jest imię mężczyzny. Madziu, znów miałaś rację. Spójrz proszę, dlaczego on się ode mnie odcina i czy tak już pozostanie. Pozdrawiam cię. Dlaczego on się tak od ciebie odcina i czy tak już pozostanie? Dlaczego on się tak od ciebie odcina i czy tak już pozostanie? Dlaczego on się tak od ciebie odcina i czy tak już pozostanie? Dlaczego on się tak odcina? Dlaczego on tak się odcina? Zwróciłabym też uwagę na aspekt tego spraw męskich, bo mi się tutaj pokazują jakieś, tak jakby nie potrafił czegoś jakby zdefiniować, czy też podążać do przodu. Czy tak już pozostanie tutaj? Okej. Nie, nie pozostanie tak, ale troszeczkę tutaj wody upłynie, zanim to się pozmienia. I teraz tak, on tak jakby pracował troszkę nad sobą. Mam też pokazane tutaj, on się jakby czuł w ogóle gorszy, nie rozumiem, ale no tutaj jakby za wysoki próg jak na moje nogi. Ale to, co mu przeszkadza, zobacz, nieumiejętność albo okazywania uczuć, albo zamknięty w sobie, ale też aspekt intymny w negatywie, z jakiegoś powodu tutaj się to rysuje. Wiesz co, zwróć w ogóle uwagę na to, w którym kierunku on emocjonalnie będzie chciał podążać. Może on sam nie wie, nie jest jeszcze zdeklarowany, w którą stronę chce podążać. Tak nie pozostanie na zawsze, trochę czasu upłynie, ale również mam wrażenie, że będzie miało to znaczenie dla niego przez pryzmat innej osoby tutaj. Tak jakby ktoś jeszcze tutaj podziałał w jego stronę. W każdym razie finalnie będziesz wiedziała, co się takiego w jego głowie realizowało. Pozdrawiam cię serdecznie. I tutaj... YouTube Anna z lutego. Właśnie czekam na odpowiedź w sprawie zlecenia do pracy w... I tu jest nazwa miasta. Czy to będzie dobre dla mnie miejsce? Dobra. Czy to będzie dla ciebie dobre miejsce? Ania z lutego. Czy to będzie dla ciebie dobre miejsce? Zlecenie do pracy w... Czy to będzie dla ciebie dobre miejsce? Czy to będzie dla ciebie dobre miejsce? Czy to będzie dla ciebie dobre miejsce? Finalnie tak, ale na początku może być takie emocje w tobie, jakieś zdenerwowanie, jakieś takie poddenerwowanie, szarpanie się samej ze sobą, ale finalnie będzie to dobre dla ciebie miejsce, o ile również nie będzie jakaś transformacja w międzyczasie miejsca. A pozdrawiam cię serdecznie. Idziemy dalej. Film Karolina z października. Proszę, horoskop miłosny na miesiąc czerwiec. Ściskam serdecznie. Dziękuję za uściski. Ja ciebie również ściskam. Horoskop miłosny na czerwiec. 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 Ty pytasz o miłość, a karty o kasie. No, czasem tak jest, że one mówią tutaj, że ta kwestia jakby będzie dominowała w czerwcu finansowo-zawodowa. Mam też pokazane, że jeżeli chodzi o kwestie uczuciowe, żebyś zainwestowała w siebie i przede wszystkim w siebie i żebyś nie pozwoliła, aby w tej sferze jakiś dyskomfort ciebie spotykał. Nie godź się na więcej niż ty chcesz się zgodzić. Nie rób niczego wbrew sobie i swoim jakimś wartościom wewnętrznym. Ja mam wrażenie, że końcówka czerwca będzie takim momentem, który zdefiniuje podążanie do przodu
tutaj sfery. Dopiero koniec czerwca i będzie szło tutaj bardziej płynnie właśnie w stronę uczuć. Pozdrawiam Cię serdecznie. Idziemy dalej. To nie jest na YouTube. Dobra. YouTube. Basia. Kiedy, w jakich okolicznościach mam szansę spotkać swojego życiowego partnera? Kiedy, w jakich okolicznościach mam szansę spotkać swojego życiowego partnera? Basia. Kiedy, w jakich okolicznościach mam szansę spotkać swojego życiowego partnera? Kiedy, w jakich okolicznościach? Ja mam wrażenie, że tego jakby życiowego partnera poznasz w kwestiach, nazwijmy to, zawodowych tutaj. Coś mi się pokazuje wśród ludzi związanych z pracą albo około pracy Twojej, bądź też jego, ale też mam wrażenie tutaj, że to się zadzieje do 2 lat, do dnia dzisiejszego i mam też wrażenie, że ta osoba w tym czasie nie będzie zupełnie dla Ciebie obcą. Taka jest tu podpowiedź od kart. Pozdrawiam Cię serdecznie. Okej, idziemy dalej. Jeszcze 2 pytania tutaj mamy. Rozkład na 12 domów, dobra. Rozkład na 12 domów. Ewelina z czerwca. Rozkład na 12 domów, Ewelina. Rozkład na 12 domów, Ewelina, dobra. Rozkład na 12 domów, Ewelina. Rozkład na 12 domów, Ewelina. Jak jest teraz? Jakieś inwestycje będą w domu, w mieszkaniu, w nieruchomości, tutaj, czy przy nieruchomości. Upiększanie również tutaj w to wchodzi. Jeżeli chodzi o kwestie tutaj zawodowe, uważaj na obiecanki, cacanki, na gruszki, na wierzbie, na niepotwierdzone informacje, bo mi się tutaj pokazują jakieś kwestie finansowo-zawodowo-szkolnych. Są to historie, które mogą jakby nie do końca prawdziwe do Ciebie podążać. Również może być też tak, że w kwestiach tych, o których wspominam, czyli zawodowo, finansowo, szkolne, żebyś więcej też działała, niż tylko w głowie te jakby historie trzymała. Mam też pokazane tutaj, że będziesz rozliczała się z osobami, które są gdzieś tam wokół twojej osoby. Mam też tutaj pokazane jakieś szczęście, jeżeli chodzi o aspekt młodych osób, dzieci. Jakaś radość mi się z tego tytułu też tutaj pokazuje. Zwróć uwagę również na górne drogi oddechowe, bo mi się pokazują tutaj w dyskomforcie przy Tobie. I jakaś kobieta znacznie starsza od Ciebie, jeżeli jesteś w związku stałym partnerskim, może oznaczać, że na przykład mama partnera w jakiś tam sposób nie do końca Ci dobrze życzy, bądź ma jakiś żal do Ciebie, pokazuje się w karcie negatywnej, też tak może być, bądź jakaś kobieta, która jest nad Tobą, ma nad Tobą w cudzysłowie władzę, również nie do końca w pozytywie do Ciebie biegnie tutaj. Mam też pokazane, że te 12 miesięcy, które właśnie będą kroczyły, spowodują zburzenie jakichś starych struktur, schematów. Coś się zakończy, żeby się pojawiło zupełnie nowe. Pozdrawiam Cię serdecznie. I ostatnie pytanie. Bardzo anonim. Dobra, czyli nie czytam nic. Dobra. Tak, czy będzie jeszcze szansa na wyjaśnienie sobie wszystkiego? Okej. Czy lepiej to zostawić tak jak jest? Dobrze.
czy będzie szansa jeszcze na wyjaśnienie sobie wszystkiego, że może lepiej zostawić tak, jak jest. Czy będzie szansa na wyjaśnienie sobie jeszcze tego wszystkiego, czy zostawić to tak, jak jest? Czy będzie jeszcze szansa na wyjaśnienie sobie? Będzie szansa na wyjaśnienie sobie tego wszystkiego, jak najbardziej tak, w kartach się to rysuje, ale też ma pokazane, że to poczucie winy, które nosisz w sobie, również minie. A tutaj, tu jest, nie wiesz, czy dobrze zrobiłaś, stoisz, obserwujesz, karty pokazują, nie działaj, nie ingeruj w tej kwestii i tu jest to wyciągnięcie Was ręki i szansa na to, żeby to wyjaśnić, zatem tak to widzę ja. Idziesz dobrą drogą, mam wrażenie. Pozdrawiam Cię serdecznie. I to wszyscy, moi drodzy, jest godzina 11:10, czy 10 po 11, tak zgodnie z umową, do 11 biorę SMS-y, które są w danym dniu, kolejne, które przychodzą, idą na następny dzień. A tak to wygląda. Powolutku zabieram się za nagrywanie dla Was również horoskopów już na miesiąc czerwiec. Postaram się je tutaj w pigułce Wam podać, tak żebyście w miarę szybko mogli się z nimi zapoznać. Zatem ja Wam za dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo mocno dziękuję za zaufanie. Dziękuję Wam również za piątkowego live'a. Uwielbiam te live'y, jesteście przewspaniali. Tutaj fajną grupę tworzymy ze sobą. Dla tych, którzy chcieliby być bardziej na bieżąco tutaj, co się dzieje, to zapraszam Was do obserwowania na mojego Instagrama. Tam na Insta Stories również troszeczkę więcej Wam pokazuję, co się pojawi, jak będzie i tak dalej. Zatem ja Wam dziękuję, pozdrawiam, całuję i pa, pa!